Bardzo serdecznie Państwa witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Ostatnio troszkę sobie pożartowałem, a tym razem będzie na poważnie. No, myślę, że to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy nieszczególnie przepadają za moim poczuciem humoru, chociaż, jak powszechnie wiadomo, nieszczególnie mnie to obchodzi. Ci pozostali, którzy za nim przepadają, no to będą musieli poczekać na jeden z kolejnych materiałów. To zagadnienie, o którym będę tutaj mówił, jest na tyle poważne, że chciałbym je poprzedzić pewnym oświadczeniem. Bo różnie to może wyjść, bo temat, który będę poruszał, jest śliski i dla pewnych ludzi bardzo niewygodny. A zatem oświadczam, że jestem w pełni władz umysłowych, żadnej diagnozy zaburzeń psychicznych nie posiadam. Czuję się świetnie, jestem zdrowy, jestem osobą szczęśliwą, spełnioną, zadowoloną ze swojej sytuacji życiowej, mam bardzo dobre perspektywy, świetnie się miewam, wdrażam kolejne projekty i pracuję nad następnymi, także wszystko u mnie gra. Jeśli zatem byście któregoś razu wkrótce usłyszeli, że znaleziono moje ciało, że rzekomo sobie coś złego zrobiłem, to wiedzcie, że jest to kompletna bzdura. Jeśli by mi ktoś zorganizował wypadek samochodowy ze skutkiem śmiertelnym, to wiedzcie, że chociaż lubię rozbrykane auta zrywne, i może kiedyś się wam pochwalę, to jednak jeżdżę ostrożnie. Okej? Okay? No dobra, dzisiaj pogadamy na temat teorii manipulacji, a konkretnie o tym, jak elity manipulują masami, czyli nami, wami i mną, bo my jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami. Będę tutaj inspirował się teorią Naoma Czomskiego, a to był taki gościu, który między innymi zajmował się filozofią oraz psycholingwistyką. Psycholingwistyka, no właściwie zajmuje się psychologią języka tym, jak przemawianie, komunikowanie się, przekazywanie informacji wpływa na psychikę odbiorców no i jak za sprawą komunikacji właściwie można oddziaływać na innych ludzi. No to już chyba przeczuwacie, że gościu może się naprawdę znać na rzeczy, skoro takie zagadnienia zgłębiał. Opiszę Państwu tutaj 10 takich zasadniczych sposobów wpływania na masy. Po pierwsze, podobnie jak ma to miejsce wtedy, gdy ktoś próbuje wykonać tak zwaną magiczną sztuczkę, kluczowe jest to, aby odwrócić uwagę obserwatora od tego, co dzieje się naprawdę. No i pierwszą podstawową zasadą manipulacji masami, stosowaną przez elity, jest Odwracanie uwagi od tego, co jest rzeczywiście istotne, od tego, co jest ważne, od tego, co się dzieje naprawdę, od tego, co w danej chwili przebiega, no po to, aby za waszymi placami albo poza, wiecie, zasięgiem waszego wzroku przeprowadzać te operacje, które elitom są na rękę. To odwracanie uwagi właściwie może polegać na jej rozpraszaniu. Na zapodawaniu masom tematów zastępczych, wtedy ludzie się strasznie nimi zajmują, gorączkują, jakoś są nimi zaintrygowani, zajęci. No i ich zasoby uwagowe wobec tego są na tyle obciążone, że właściwie nie starcza tam miejsca na to, co faktycznie wymagałoby ich koncentracji. Czyli wiecie, to jest taka strategia robienia zasłony dymnej jakaś ta, taka manipulacja polegająca na tym, że no pokazujemy prawą rękę, a lewą ręką komuś wyciągamy portfel z kieszeni, nie? Także to są tego typu sztuczki, no i one jak najbardziej w kontakcie z opinią publiczną również mogą mieć zastosowanie. No na przykład, no każe się ludziom, dajmy na to, nie, nosić maski i o tym strasznie dużo mówi, na ten temat wiele trąbi i czy to jest skuteczne, czy nieskuteczne, w jaki sposób, a w jaki nie jest i o jej skąd te maski wziąć i dlaczego i po co i o co. A tymczasem w odpowiednich instytucjach, takimi tylnymi drzwiami forsuje się pewne rozwiązania, które elitom są na rękę. Także myślę sobie, że chyba więcej na ten temat musi, e, nie muszę mówić, no bo już wiecie o co chodzi. Inną metodą rozpraszania uwagi jest też trzymanie ludzi w niewiedzy. O tym jeszcze będzie za chwilę trochę więcej powiedziane, ale jeśli tylko ludziom ogranicza się dostęp do wiedzy, do informacji. Z zakresu ekonomii czy psychologii, bądź jeszcze innych dziedzin, no to ciemny lud nie pojmuje, co elita robi. Elita uposażona w informacje, władzę, czyli, bo właściwie informacja pozwala na rządzenie. No to jest, wiecie, oni pewne rzeczy trzymają tylko dla siebie, bo doskonale wiedzą, że najpotężniejszą bronią i dawniej, i obecnie, a może w szczególności teraz, jest informacja. No więc jeżeli ludzie są po prostu niedoinformowani, albo wręcz trzymani jak w ciemnogrodzie jakimś mentalnym, w ogóle pozbawieni wiedzy, niewykształceni, nieogarnięci, no to łatwo się nimi dyryguje, no bo głupi mi się po prostu dyryguje łatwo. A zatem nie jest w interesie elit, aby ludzi, którzy ogarniają, było więcej. To też jest pewna strategia. Inna metoda polega na tym, że się wprowadza w błąd. Że się podaje informacje wieloznaczne, albo może też to polegać na inżynierii memicznej. Inżynieria memiczna polega na tym, że ludzie tworzą memy, te obrazki, takie, które krążą po internecie. Ale one są bardzo chodliwe. Mnóstwo tego jest produkowane i odpowiednie grupy interesów w ten sposób wpływają na opinię publiczną. Kreują pewne poglądy, pewne opinie, albo po prostu sieją zamęt, sieją panikę, dezorientację czy dezinformację. No a to jest oczywiście na rękę tym, którzy zamierzają manipulować. Dokładnie tak samo jak w toksycznych związkach. Jeżeli ktoś komuś robi, wiecie, wodę z mózgu, mętlik w głowie, no to człowiek, który jest, wiecie, taki no, niedoinformowany, nie, nie wie, co jest grane, nie wie o co chodzi, jest bardziej podatny na sugestie, jest bardziej podatny. Na manipulację, więc można go ustawić tak, jak jest to komuś na rękę. Po drugie, kolejnym sposobem na manipulowanie masami przez elity jest, drodzy Państwo, generowanie problemów. Tak, stwarzanie problemów, na przykład komplikowanie biurokracji. Tak, żeby zaraz trzeba było jakimiś sposobami, wiecie, rozwiązywać ten problem, bo wtedy elity mają co robić i jawią się jako tacy potrzebni, wręcz niezbędni, ci, którzy będą wreszcie coś upraszczać, coś zmieniać. No więc najpierw elegancko przysporzą nam cierpienia, dyskomfortu, stworzą problem po to, aby na jego rozwiązywaniu następnie zyskać, zyskać władzę, zyskać posłuch. Zyskać głos, czy, czy wiecie, yy, po prostu poparcie, albo zarobić na tym, bo i tak oczywiście bywa. Także, jeśli problem jest stworzony, a zna się na niego rozwiązanie, no to pięknie można na tym wyjść. No i elity bardzo chętnie z tego korzystają. Na przykład, yy, Czomski podaje taką historię, że władza mogłaby. W takie regulacje wprowadzić, które sprzyjałyby zjawisku przemocy. No i jeżeli to zjawisko by się nasiliło, no to wtedy władza musiałaby interweniować. Po pierwsze, miałaby co robić, a wiadomo, że biurokraci, no to po prostu z tego żyją. No po to tworzą dziesiątki tysięcy przepisów, żeby mieć zajęcie. Przecież to jest kasta, która. Żyje z hodowli właściwie przepisów, nie? które potem nam sprzedaje, jakbyśmy z fermy kur kupowali kurczaki. No i w momencie, gdyby ta przemoc wzrosła, no to wtedy oni mogą zaproponować rozwiązanie, ale uwaga! Zasadniczym celem władzy jest kontrolowanie nami w jak największym stopniu. No nie zgodzilibyśmy się na daleko idące ograniczenie swobód obywatelskich, gdyby nie byłoby to w rzekomo w naszym interesie. Więc taki włodarz może wyjść i powiedzieć: "No, tak bardzo wzrosła przemoc, tak bardzo stało się teraz tutaj groźnie na ulicach albo jest tak niebezpiecznie przez jakieś tam choroby, albo przez jakieś tam inne problemy, no więc wobec tego nie mamy innego wyjścia i wobec tego zaczniemy was monitorować." Zaczniemy was obserwować, zaczniemy was rozliczać, zaczniemy Wam patrzeć na ręce. Dla waszego dobra, dla waszego bezpieczeństwa, to w waszym interesie ograniczymy wasze prawa, wasze swobody po to, no abyście po prostu nie ucierpieli. Innym przykładem tej metody, która polega na właśnie no, opracowaniu problemu, wdrożeniu go, wywołaniu, wygenerowaniu, reakcji mas i na oferowaniu rozwiązania, jest kreowanie kryzysu ekonomicznego. No, jeżeli wdraża się taki plan diaboliczny i kryzys ekonomiczny zostaje wywołany, no to władza może elegancko, rakiem, wycofać się ze wsparcia, wiecie, dla obywateli, no bo musi wtedy, wiecie, ograniczyć przecież te wszystkie rodzaje jakichś świadczeń socjalnych i innych rzeczy tego typu, bo nie ma na to pieniążków, bo jest kryzys ekonomiczny, nie? No i elegancko. I sprawa jest załatwiona. A masy się oczywiście no nie buntują w tym wypadku, bo rozumieją, że skoro kryzys, no to tak, no to nie ma innej opcji. Trzecia zasada manipulowania masami przez elity to sukcesywne wdrażanie zmian. Bo gdyby oni chcieli naprawdę no, znacząco zmienić nasze życie, no to byśmy to zauważyli i przejawialibyśmy opór. Może nawet byśmy wyszli na ulicę, no i zrobili rewolucję. Ale jeżeli to się odbywa powoli, to odbywa się to często wręcz niepostrzeżenie. No i te zmiany są na tyle małe, że no nie buntujemy się za bardzo. To jest taka strategia, wiecie, jak w przypadku gotowania żaby. No, gdy się naleje do garnka trochę wody. I tę wodę zagotuje, a wrzuci tam żabę, no to ta żaba natychmiast z tego garnka wyskoczy. Jeśli natomiast wleje się tej wody trochę do tego garnka i żabę tam wsadzi i zacznie się to wodę podgrzewać, no to ta głupia żaba po prostu sukcesywnie podgrzewana, ona się tam ugotuje, ona nie wyskoczy. No i tak samo ludzie z elit robią z nami. Takimi małymi kroczkami wdrażają swoje tam rozwiązania. Po to, abyśmy no, nie byli zszokowani, abyśmy nie stawiali oporu. Często w ogóle nie zauważamy tych zmian, bo to jest rozciągnięte w czasie, no więc w rezultacie oni mogą robić dokładnie to, co chcą. Przy czym to rozciągnięcie sprawy w czasie no, może być bardzo znaczne. To może być nie tydzień czy miesiąc, ale to może być 5 czy 10 lat. Czwarta strategia polega na tym, że elity wykorzystują taką naturalną ludzką tendencję do myślenia w sposób życzeniowy, czy wręcz magiczny, albo nadwyraz optymistyczny. Ta tendencja, zaznaczam, jest poniekąd adaptacyjna, ponieważ właśnie dzięki niej nie żyjemy wszyscy permanentnie w poczuciu zagrożenia, niepokoju, zlęknienia, no bo raczej zakładamy, że to, co nas czeka, złe nie będzie. Natomiast ta strategia takiego myślenia, ona nie jest przystosowawcza wówczas, gdy z premedytacją wykorzystują ją elity. Ponieważ, no, możemy to zilustrować przykładem marketingowym, no, ktoś może zareklamować nam telewizor, mówiąc, że okej, okay, idą święta, masz wydatki, ale spokojnie, luz. Weźmiesz sobie ten telewizor na raty i zaczniesz spłacać je dopiero za 4 miesiące. Widzicie, ta perspektywa tego bólu, tego dyskomfortu związanego z rozstawaniem się z pieniędzmi jest Odleglejsza jest odroczona, natomiast gratyfikacja jest już tu i teraz. No i człowiek sobie tak może pomyśleć, no tak, teraz mi trochę ciężko, tych pieniędzy nie mam, oszczędności za bardzo też, no ale w sumie chciałoby się mieć taki te, telewizorek, smart TV, no, 50 cali, fiu, 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 4K, nie, no to kurczę, i na dodatek jeszcze dopiero później trzeba będzie płacić, no to w sumie, no to w sumie chyba ja sobie na to pozwolę, ja sobie go wezmę. To był przykład marketingowy, który pokazuje, że ta strategia odraczania dyskomfortu działa na taką skalę, ale też działa na znacznie większą skalę. Na przykład, jakiś polityk może wyjść i powiedzieć: Obecne trendy wskazują na to, że za x czasu prawdopodobnie konieczne będzie wprowadzenie pewnych cięć albo podwyższenie jakichś tam restrykcji czy podatków. Albo zrobienie czegoś jeszcze, co jest niewygodne. Nie jest to wprawdzie przesądzone, ale może tak być, więc musimy się już na tę okoliczność przygotować, odpowiednią ustawę już sporządzić. No i wiecie, no może rzeczywiście absolutnie niezbędne to będzie. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. Czas to zweryfikuje, czas pokaże. No, i co? Masy siedzą, patrzą i myślą: Dobra, no to możecie sobie o tym pogadać. No, dopóki tego nie wprowadzacie, no to nie ma w sumie problemu. Miejmy nadzieję faktycznie, że do tego nie dojdzie, że nie będzie to potrzebne, wszystko się ułoży. No, przecież zapowiadacie też inne działania, więc może uda się temu zapobiec. No dobra, dobra. Czyli widzicie, to poświęcenie, które jest odległe, mniej boli niż poświęcenie, które miałoby nastąpić tu i teraz. Że ja tu i teraz oddaję pieniądze, tu i teraz oddaję swoje swobody, jakieś obywatelskie, czy z czegoś rezygnuję, czegoś się wyrzekam na rzecz jakichś tam rozwiązań, które są proponowane przez elity. Możecie mi wierzyć albo nie, ale te rozwiązania przede wszystkim korzystne są dla elit. No przecież nie dla nas. No przecież chyba to zrozumiałe, nie? Także to jest jedna sprawa. Druga kwestia jest taka, że jeśli chodzi o stosowanie tej strategii, która polega Podsumowując na tym, że gratyfikacja, nagroda jest tu i teraz, a niestety no, jakiś ból, dyskomfort jest później, więc wiecie, to jest taka mglista, efemeryczna, znaczy się ulotna perspektywa, taka nieuchwytna, niepewna. W sumie może do tego nie dojdzie, więc no, miejmy nadzieję, że nie. Uzupełnieniem tej strategii jest podsycanie w ludziach myślenia życzeniowego. Wiecie, podsycania tego, że wszystko będzie super, że będzie rewelacyjnie. Więc politycy najchętniej odwołują się do naszych emocji i mówią do nas jak do dzieci, ponieważ kiedy do człowieka, nawet dorosłego, mówi się jak do dziecka, no to on może zacząć. Reagować infantylnie. Jak się mówi do kogoś w ten sposób, to człowiek ma taką też skłonność do wychodzenia naprzeciw cudzym oczekiwaniom, i na tym między innymi osadzona jest ta cała historia związana z samospełniającym się proroctwem. No i wtedy ludzie zaczynają też infantylnie się zachowywać. I tak politycy często zdobywają posłuch, odwołując się do emocji, do, takich, do tego wszystkiego, co wiecie, co się w człowieku gotuje. A nie do racjonalności, do inteligencji, do logiki, bo to wymaga namysłu. A to nie ma na to czasu, nie ma czasu antenowego na takie sprawy. To trzeba, wiecie, ludźmi sterować poprzez y, odwoływanie się do ich emocji i politycy to po prostu robią. No, a jeśli chodzi o podsycanie myślenia życzeniowego, no to świetnie, wprost cudownie, powiedziałbym, świadomie używając tego słowa z pewną przekorą, do tego nadają się religie. Co masz robić? No, sieci się, się módl, że sytuacja się poprawi. Nie? Leż tutaj plackiem przed jakimś tam symbolem, do jednego z dziesięciu tysięcy bogów się módl, no bo wtedy wszystko się ułoży. Nie? Będzie rewelacja. Tak? To jest Twoje zadanie. A jeżeli sytuacja jest niekomfortowa, no to niestety no, musisz nieść swój krzyż. Tak jak wszyscy inni kochani, no niestety, życie jest niewygodne, życie jest pod górkę, jest trudne, ty... ale możesz coś zrobić, możesz się modlić, nie? No i ludzie oczywiście w ten sposób są trenowani, tak w bezczynności częstokroć, jak są też trenowani w tym myśleniu życieniowym, że wystarczy złożyć ręce w określony sposób, żeby zmienić rzeczywistość, że wystarczy odmówić ileś tam odpowiednich modlitw, żeby po prostu być w opiece jakiejś opatrzności, jakiegoś Losu, albo postępować w określony sposób, jakieś regułki, wiecie odbębniać, po to, żeby karma sprzyjała, albo żeby to czy tamto. I ludzie mają ponakładane. Tego typu, że tak powiem, awatary do głowy, i pod wpływem właśnie takich różnych tam rzeczy, idei, które ich podporządkowują elitom, oni po prostu znoszą ten mozg życia codziennego i są kompletnie podporządkowani. Ale myślenie życzeniowe nimi, prawda, steruje w tym sensie, że oni uważają, że będzie dobrze, że wybrali demokratycznie sobie nadzorcę, no więc są już w bezpiecznych rękach, bo to jest krem de la krem. Ze społeczeństwa. I to jest zupełny przypadek, że od kilkudziesięciu lat ta sama gęba jest w telewizji pokazywana. To jest zupełne zrządzenie losu. Nie to w ogóle wiecie. Także krótko mówiąc, niestety, ale no, masy są podatne na takie myślenie, tym bardziej, jeżeli to się w nich podsyca te tendencje. Piąta strategia polega na tym, aby jak już napomknąłem traktować ludzi jakby byli poniżej pewnego progu rozwojowego czy intelektualnego to znaczy traktowanie ludzi po macoszemu czasem jak debili wręcz traktowanie jak dzieci jak wiecie jak kogoś kto potrzebuje mentora kogoś Komu trzeba wszystko opatologicznie wyjaśnić, bo on biedny nie zrozumie. Jak taki biedny, zagubiony żuczek potrzebuje drogi, potrzebuje instrukcji i wskazówek. No, jeżeli tak się do kogoś zwraca, no to za sprawą samospełniającego się proroctwa ludzie skłonni są dostrajać się, synchronizować z otrzymywanym komunikatem, zwłaszcza jeżeli są jego biernymi odbiorcami, bo dzieje się to za sprawą mediów. Więc nie ma tam możliwości polemiki. No, i z tej perspektywy, z tego poziomu, z tego niższego levelu też reagują na to, co się dzieje. Wobec tego podporządkowują się. Więc, jedną z takich taktyk, której używa elita do manipulowania masami, jest infantylizowanie komunikatu infantylizowanie przekazu. Zresztą zauważcie, że to bardzo często ma miejsce. Jeżeli elita chce nam przekazać jakieś informacje, to robi to często przy pomocy takich kreskóweczek. Takich prezentacyjek, gdzie są ładne obrazeczki, jakiś miły lektor, strzałeczki, kropeczki jak z PowerPoint'a. O, i to tak jak dla przedszkolaczka, żeby on zrozumiał, i żeby się podporządkował, i żeby z poziomu tego obdarzył zaufaniem. Dobrodzieja, który mu tych informacji udziela, prawda? Że to taki dobry mentor przychodzi, mędrzec, On na pewno wie lepiej, skoro tak nam to wyjaśnia. No i ludzie wchodzą jakby w skórę dwunastolatka, ich mentalność się dostraja do poziomu komunikatu i reagują jak dzieci na to, co się dzieje. No a potem elita zaciera rączki i stwierdza no to dobrze. Dobrze, oni tutaj tacy są właśnie podatni na tą naszą sugestię. No i są jak dzieci. Ludzie są jak dzieci sobie mówią tacy członkowie elit i robią swoje. Ściśle związane z tym wszystkim jest też to, na czym polega szósta taktyka. Szósta taktyka mianowicie polega na odwoływaniu się do emocji. Podsycaniu emocji. Ponieważ gdy emocje biorą nad człowiekiem górę, no to on wtedy nie postępuje często w sposób ściśle taki racjonalny, logiczny. Ja zawsze Państwu powtarzam, że należy mieć zimną głowę, ale gorące serce. Można mieć jak najbardziej gorące serce, doskonały to jest pomysł, ale głowę miejmy zimną. No bo inaczej to naprawdę no, możemy zostać wyprowadzeni w pole. Natomiast to, co robią elity, no to oczywiście grają na naszych emocjach. Widać to też w marketingu. No włącza się jakaś reklama i co? I nam mówią, że jej jest jakaś tam zarazka. No i tutaj to jest właśnie ten sezon, kiedy ona jest szczególnie mocno natężona. Żadnych racjonalnych statystyk, żadnych porównań, jak to zwykle jest, jak to było w zeszłym roku, czy rzeczywiście to było bardziej... Nie ma żadnej racjonalnej obróbki tego, tylko ci mówią, że to wzrosło. Pokażą ci jeszcze jakieś zmanipulowane słowa, Słupki. Jeżeli skalę słupków się odpowiednio ustawi, to wiadomo, że ten jeden słupek może być znacznie wyższy od drugiego, ale to nie dlatego, że faktycznie jest między nimi taka różnica, tylko po prostu skala jest zupełnie nieadekwatna do tego, no i podsyca się w człowieku strach albo poczucie jakiegoś braku, jakiegoś deficytu, no i on wtedy słyszy dalszą część reklamy, ale spokojnie pójdziesz do, do apteki, kupisz ten preparat, te witaminki, tu jest jakaś mega wyczesana nowa receptura, bo to słowo nowa to w ogóle jeszcze ekscytuje nas, tak intryguje, że to jest coś świeżego, coś czego jeszcze nie było, to na pewno jakiś rewolucyjny środek, no i pod wpływem tych emocji ludzie podejmują decyzje zakupowe. No, oczywiście na, na wyższym szczeblu, no bardzo chętnie się w ludziach wzbudza silne emocje, bo wtedy ludzie odstawiają na bok zdrowy rozsądek, on się jakby wyłącza, nie? To, jest tak, takie, to są takie połączone dwa systemy i jeden, drugi potrafi wypierać. A więc unika się całkowicie tego właśnie racjonalnego przekazywania informacji, bo to jest zresztą trudne, to jest wymagające, to trzeba przemyśleć, jak te informacje podać, trzeba być rzetelnym, trzeba być prawdomównym. Prawda, to, to wszystko jest skomplikowane, to politykom i elitom nie jest na rękę. Zdecydowanie łatwiej jest wzbudzić w nas pragnienia, rozniecać apetyty, podsycać lęki, niepokoje. Jakby odwoływać się do naszej impulsywności, bo wtedy można nam przemycać te wszystkie idee i te koncepcje. Widać to też na działaniu sekt. Sekty na początku bardzo często stosują taką strategię bombardowania miłością. Wychaczają najpierw z populacji jednostki jakieś takie samotne, właśnie pozbawione związku uczuciowego, takiego spełnionego, może mające jakiś kłopot w relacjach z rodzicami, mające mało przyjaciół. Nie mające związku romantycznego i po prostu ewidentnie posiadający taki głód tych uczuć. No i co sekta rogi daje te wielkie, gigantyczne dawki miłości, bombarduje tą miłością. Członkowie starannie wyselekcjonowani, wyszkoleni w tym zakresie obdarzają tą sympatią, tą serdecznością, tą walidacją, tak podsycają czyjeś poczucie własnej wartości, że jesteś taki fajny, taki ważny, że tu jesteś taki błyskotliwy, taki pojęty. Że ty to naprawdę jesteś przystojny chłopak, że dlaczego żadnej nie wpadłeś w oko do tej pory, albo że no taka dziewczyna jak ty, no to powinna po prostu przebierać wśród facetów. No i to bombardowanie jest tak intensywne, że dodatkowo jeszcze łącząc to z innymi jeszcze oddziaływaniami, człowiek zaczyna to kupować, a potem jak już jest na haczyku. No to musi robić to, co sekta chce, co elita chce, de facto, bo to przecież guru sekty tym wszystkim zarządza arbitralnie. No bo jeżeli nie będzie tego robił, to miłość zostanie wycofana. Dosłownie tak, jak w toksycznym związku czasem się dzieje. Nie? Następuje reglamentacja tej miłości. Wycofujemy tutaj, oj, 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 już nie będziemy tacy czuli. Myśleliśmy, że ty jesteś jednak trochę inny. Mieliśmy cię za takiego sympatycznego faceta, ale chyba jednak, no nie wiem, to, to, to jak ty się zachowujesz, to jednak wskazuje na to, że może niekoniecznie. Mamy mieszane uczucia, no mieliśmy wrażenie, że jest inaczej. I widzicie, i zaczyna się wycofywanie. No, i wtedy pojawia się oczywiście głód, pragnienie, żeby przywrócić ten poprzedni stan, znowu wejść w łaski w tych ludzi. No, i człowiek jest jeszcze bardziej ugodowy, bardziej się podporządkowuje, no i zostaje tak wciągnięty w pewną strukturę, po to, żeby potem jakiś guru sekty mógł stwierdzić: Dobra, kochany, ale jak chcesz do nas należeć, to musisz na naszą organizację przepisać swoje mieszkanko. Albo jak ktoś wchodzi w jakąś tam inną organizację religijną, no, to wiadomo, że najlepiej w spadku, to żebyś przepisał. Pisał to wszystko, prawda, na tą naszą instytucję. Nie będę jej z nas wymieniał, żeby płaczu nie było, okej. Okay? No i po prostu tak to się toczy, a ci, którzy są na szczycie, zacierają rączki, a to wszystko dlatego, że po prostu ludzie nierozsądnie pod wpływem bardzo silnych, podsycanych emocji, skłonni są podejmować kompletnie bezsensowne, katastrofalne wręcz dla siebie. Inna dla swoich najbliższych często też, ale dla lokalnej społeczności również decyzje. No, kolejna metoda, to już jest naprawdę coś niesamowitego, powiem państwu. Jest to strategia numer 7, która polega na tym, żeby trzymać ludzi w niewiedzy. Ale najlepsze jest to, moi kochani słuchacze, w jaki sposób elity ten cel osiągają ponieważ zasadniczą metodą trzymania ludzi w niewiedzy jest podsycanie ignorancji ignorancji czyli niechęci do wiedzy no i jak to elity robią na przykład sugerują albo wręcz głoszą że posiadanie wiedzy jest zagrażające że jeśli ludzie będą wyedukowani no to to będzie prowadziło do jakichś bardzo złych Sytuacji, że właściwie jeśli będą posiadali pewne informacje, to są skazani na demoralizację, na grzech. Na stąpienie na złą drogę i tak dalej. No, wiecie, pewnie z lekcji historii, że Kościół kiedyś tak robił, ale to nie, to nie były jedyne elity, które w ten sposób postępowały. Chociaż muszę to przyznać, że ta instytucja pobiła wszelkie rekordy, ponieważ nawet jednego z diabłów nazwała Lucyferem, a lucyfer to niosący światło, w sensie oświecenie. No to jest już skrajny przykład demonizowania wiedzy, demonizowania edukacji. Obecnie to jak najbardziej jest też widoczne, czyli innymi słowy, podsyca się ignorancję, niechęć do wiedzy, bo ludzie wtedy zaczynają z niej rezygnować i myślą, że to jest ich wybór. To jest najlepsze, nie? że nie chcą się doedukować, do dokształcić, pogłębić swoją świadomość, ponieważ to się jawi jako źródło problemów. Lepiej nie wiedzieć sobie, ludzie często powtarzają, nie? Bo po co tutaj? Nie, 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 to, to trzeba żyć według tego, tych instrukcji od elit, które gdzieś tam pochodzą z takiej instytucji czy z tej instytucji. No, takie instytucje to na pewno wiedzą, co mówią, no i trzeba im bezwzględnie ufać. Po co ja miałbym coś zgłębiać? Wiedza jest niebezpieczna, mówią elity, a masy grzecznie się tutaj w to wczuwają, no i wiedzy zaczynają unikać jak ognia. Właściwie, jakby to było źródło wszelkich nieszczęść. Drugą metodą na trzymanie ludzi w niewiedzy jest obciążanie systemu edukacji wiedzą bezużyteczną. No i na przykład idą młodzi ludzie do szkoły, która bardzo długa swoją drogą trwa i zdobywają tam całą masę bezużytecznej wiedzy, której nie spamiętają, której nie wykorzystają. I która właściwie jest tylko bezsensownym bagażem. No, ale jeśli oni są tak bardzo tym zajęci, no to jest elegancko, bo przecież nie będą czytali książek, które dostarczałyby im informacji o tym, jak ktoś może nimi sterować, manipulować nimi, ich kontrolować, wyprowadzać w pole czy na manowce, nie? no bo nie ma na to czasu, nie ma na to przestrzeni statystyczny uczeń nie ma na to już siły, bo po prostu każą mu czytać jakieś idiotyczne lektury, które w ogóle szkoda gadać, często są, nie? A więc system edukacji dla mas, oczywiście, bo wiadomo, że elity no to tam zupełnie inna rozmowa. System edukacji dla mas jest obciążony wiedzą, która odwraca uwagę od tych informacji, które masom mogłyby się przydać, bo masy mogłyby wtedy dostrzec, że hello, ale ten system ekonomiczny, w jakim żyjemy, oferowany, zarządzany i jakby promowany cały czas przez elity, jest do bani. To tak nie powinno działać, coś tu jest na rzeczy, przecież to kompletnie jest no, nie nadające się do użytku, ale to dlaczego tak jest w sumie, nie? No dlatego tak jest, bo je to jest to na rękę oczywiście, ale no, żeby mieć taki pomyślunek i możliwość zrozumienia tego, no to w ogóle można. E, trzeba w ogóle dopuścić do siebie taką perspektywę, że jest to prawdopodobne, że jest jakaś krytyka tego, ale nie ma miejsca na krytykę w takich sytuacjach. Ucz się lepiej o jakichś tam bzdurach, które w ogóle, wiesz, za chwilę zapomnisz. Ósma strategia. Poniekąd jest powiązana z tą poprzednią, ponieważ polega ona na promowaniu przeciętności. Promowaniu tego, abyś się nie wyłamywał, abyś nie wychodził przed szereg. I widać to na przykład w zakresie promowania sukcesów finansowych. Jeśli się za bardzo wychylasz. No to oczywiście będziesz bardzo mocno obłożony, dokręcą ci śrubę, utrudnią ci życie, po to, abyś, broń Boże, no nie był kimś bardziej wpływowym, nie miał za dużo pieniędzy, no bo mógłbyś zacząć pozyskiwać informacje, które by elitom zagrażały, albo organizować instrumenty czy społeczności, które mogłyby się jakoś buntować, kontestować idee prezentowane przez elitę, a to byłoby bardzo niebezpieczne. Także przeciętność uchodzi za zaletę. W oczach władzy, przede wszystkim, mówi się o tych, którzy są takimi zwykłymi śmiertelnikami, że oni właśnie najbardziej wymagają, to jest taki poczciwy obywatel. Taki solidny obywatel, taki, który pójdzie, odda głos na oczywiście właściwego polityka, taki, który się podporządkuje, taki, który przyjdzie na wiec, taki, który to, tamto, siamto, wamto, taki, który jest grzeczny, to jest jedno. A drugie, jeśli chodzi o promowanie przeciętności, no to też polega to na tym, że chodzi o to, aby ludzie nie byli za bardzo wykształceni, o czym już mówiłem i tłumaczyłem. A nawet właściwie to chyba lepiej byłoby, gdyby ludzie byli tacy, wiecie, prymitywni, wulgarni, no więc na to się po prostu przyzwala i to jest wystarczającą promocją. Tego się nie tępi, to się promuje. Właściwie politycy często w sposób wulgarny nawet potrafią się zachowywać i nic sobie z tego nie robią. To niby jest śmietanka, wiadomo, społeczeństwa, tak się zakłada, ale w istocie no to różnie pod tym względem bywa. Pokazują niecenzuralne gesty, gdy są prezentowani w mediach, używają bardzo nieparlamentarnego języka, ich zachowanie pozostawia wiele do życzenia, oni nie świecą przykładem. Poza tym, jeśli chodzi o tą strategię, to też promocja przeciętności polega na tym, że każe się tych którzy są nieprzeciętni, tych, którzy rzeczywiście mają nieprzeciętne wyniki, nieprzeciętne osiągnięcia, nieprzeciętne poglądy, o to to już jest absolutnie niedopuszczalne. Wtedy stajesz się wrogiem publicznym, jesteś przeciwnikiem, jesteś odmiencem, jakimś pariasem, będą cię wytykać palcami. Będą elity dążyć do tego, aby społeczność Twoja w okolicy po prostu stosowała wobec Ciebie ostracyzm, żebyś czuł się gorszy. Będzie dążyła do wykluczenia Ciebie. No bo Ty nie przystajesz do tych ich takich struktur, więc po prostu trzeba Cię tak ukarać za to. Aż z pokorą, z podwiniętym ogonem wrócisz i powiesz, proszę, przyjmijcie mnie z powrotem do tej struktury, bo ja, bo ja chcę, prawda, wstąpić tam do nieba w końcu po śmierci, albo bo ja chcę, prawda, trafić do tej niebiańskiej krainy jakiejś tam, więc przyjmijcie mnie do tej sekty jednak, albo chciałbym być jednak częścią tego społeczeństwa, więc będę tutaj grzecznie robił to, co mi każecie. No, więc promocja przeciętności jest jak najbardziej tutaj bardzo istotnym mechanizmem. I jeszcze jest element taki, że, że przeciętność również promuje się w taki sposób, że daje się do zrozumienia ludziom, że są znacznie niżej od elit. No i dobrym tego przykładem jest sytuacja, kiedy elity mówią, że coś jest zakazane, coś jest zabronione, czegoś robić nie wolno ponad wszelką wątpliwość. Ale elitom wolno, bo one są ponad prawem. One mogą, one mają jakieś tam rozporządzenia, możliwości. Elita może, a ty jesteś małym żuczkiem i ciebie, nie, ciebie to, za to ukażemy, jak ty spróbujesz. Nie? Dostaniesz mandacik, albo ktoś przyjdzie z urzędników i cię ukaże, więc będzie grubo. Ale, no, to pamiętaj, gdzie swoje miejsce w szeregu. Natomiast w tym u góry, no to wiadomo, no, co wolno wojewodzie, no to przecież nie tobie, nie? No i tak to wygląda. Także tych kilka sposobów służy temu, aby tak ludzi formatować ludzi zjednywać. Bo to jest dokładnie tak samo jak w fabryce. No jeżeli ta maszyna gdzieś tam ma zapakować jakieś puszki, butelki czy coś, no to to się toczy, wszystko, te produkty się toczą, nie? jakieś tam cukierki czy coś innego, potem to jest tak układane, układane, nadaje się temu kształt, jakąś formę, po to, żeby to ładnie wpadało do przegródek, czy ładnie wpadało gdzieś tam do jakiegoś pudełeczka, żeby to się wszystko elegancko, jak najszybciej udawało, żeby ładnie można było tym manipulować. Więc z ludźmi robi się to dokładnie tak samo. Formatuje się ludzi po to, aby było łatwo ich poukładać po swojemu na półeczce i żeby wszystko było tutaj przejrzyście, i żeby robili dokładnie to, co trzeba. Jak w orkiestrze, tak każdy ma swoje miejsce, więc wtedy elegancko można nimi dyrygować. No a poza tym ludzie, gdy już są tak przywykli, już tak. Przywykną do tego swojego miejsca, do tych swoich schematów, do swojego pudełka, no to już poza to pudełko nie wyglądają. No i elegancko masy są podporządkowane, a elity robią swoje. No, mam jeszcze dla Was dziewiątą strategię. I ona jest poniekąd związana z tym, o czym ja tu na tym kanale mówiłem niejednokrotnie, a konkretnie z poczuciem własnej wartości. No, i teraz możecie Państwo się złapać za głowę, co, co ten psycholog znowu z tym poczuciem własnej wartości? Pamiętacie Państwo z różnych moich wywodów, że gdy człowiek ma niskie o sobie mniemanie, czyli niskie poczucie własnej wartości, bardziej jest skłonny wchodzić w konteksty. Które są dla niego szkodliwe, niepożyteczne w każdym razie, albo wręcz z jakiegoś powodu ryzykowne. Jesteś skłonny się bardziej podporządkowywać. No mówiliśmy o tym w kontekście toksycznego związku, jak to się z ofiarą przemocy, ale tak źle o sobie myśli, że właściwie i tak to znosi. Nie? No więc tym, co robią elity, jest wpędzanie mas w poczucie winy. Bo gdy człowiek czuje się winny i świetnie się do tego nadają, na przykład religie, tak? cudownie do tego stanu ludzi doprowadzają, ale nie tylko, bo też na inne sposoby się to robi, no to człowiek z poczuciem winy ma o sobie gorsze mniemanie, z poczuciem grzeszności, z poczuciem, że nie jest częścią taką cenną częścią systemu, jak, 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 jakiejś szerszej, większej konstrukcji tak, społecznej. No więc on zaczyna wtedy mieć do siebie pretensje. A gdy je ma, no to łatwiej jest mu zapodać rozwiązanie, które jest dla niego niekorzystne, ponieważ no, on myśli sobie, że na nic lepszego pewnie nie zasługuje. Także wpędzają elity masy w poczucie winy poprzez mówienie, że za mało się starają, że są za mało solidarni, za mało się stosują do przepisów. Za mało się podporządkowują, za słabo, po prostu jakby za mało dogmatycznie traktują pewne regulacje, bo gdyby tylko byli im bardziej oddani, no to na pewno wszystko byłoby dobrze. Ale to przez to, że tak nie jest, no to nie dość, że jesteście fe, niegrzeczni jesteście, źle robicie i w ogóle to jeszcze musimy was za to karać, was po łapkach uderzać, nie? No i takie wiecie, to. To jest trochę też traktowanie ludzi jak dzieci, bo, no bo czasem te kary są no, przyznawane z, z powodów, za które wystarczyłaby reprymenda albo jakieś pouczenie, ale nie, nie ma, nie ma zmiły. Chodzi o to, aby były te okazje do karania, bo wtedy człowiek doświadcza poczucia winy, więc jego mniemanie o sobie maleje. No a ludzie, którzy czują się winni, ludzie, którzy czują się gorsi, mniej ważni, no to tym bardziej są ludźmi biernymi. Więc systemowi, a konkretnie elitom, nie zagraża rewolucja. No bo ludzie bierni, pasywni, tak nie będą się wychylać. Bo się boją, bo nie mają pewności, czy mają rację, bo przygniata ich to poczucie winy, więc się podporządkowują. No bo tak, no bo to oni tutaj narozrabiali, to przez nich jest. No to dobrze, no to skoro ja zawiniłem, poczucie winy wzbudza w nas chęć działań naprawczych, no to ja to odpokutuję, będąc grzecznym. Nie? No i to jest właśnie ten system też traktowania ludzi jak dzieci mniej więcej. Jak jesteś grzeczny, no to może dostaniesz cukierka, albo nie dostaniesz przynajmniej kary. Bo to jest najczęstsze rozwiązanie, a jeśli spróbujesz tylko troszkę niegrzeczny, to nie, nie, że z tobą porozmawiamy, nie, że ci wyjaśnimy, że no, to działanie wpływa w taki, a inny sposób. Nie, nie będziemy z tobą dyskutować, będziesz karany. Nie twierdzę w tym miejscu, że kary powinny całkowicie zniknąć z systemu funkcjonowania społeczeństwa, natomiast no, w wielu wypadkach karanie za kompletnie rzeczy, które no, tego nie wymagają, i w ogóle ilość okazji do karania, ze względu na to, jak bardzo nasze swobody obywatelskie zostały ograniczone, ilość tych obowiązków, nakazów, zakazów, no to jest non-stop trzymanie ludzi w takim kieracie tego podporządkowania, bo nie ma tam swobody ruchów. No spróbuj się tylko lekko odchylić, to ci zaraz krzywda się stanie, bo, bo tutaj wykroczysz poza jakiś przepis. No jakże, no to jest takie życie właśnie w, w takim Permanentnym potrzasku, można by powiedzieć, no i ciągle daje nam się do zrozumienia, że coś zrobiliśmy źle, że coś zrobiliśmy niewłaściwie. No to jeżeli zamiast nas nagradzać, zamiast nas chwalić, zamiast z nami rozmawiać, zamiast nas traktować jak równych sobie, jak partnerów, zamiast nas słuchać wobec tego, nas traktuje się tak, jak potencjalnych zbrodniarzy, oszustów, złodziei. No to wiadomo, że coś tu, coś tu nie gra. Nie? Jak ktoś nas permanentnie wpędza w poczucie winy, to to jest gwarancja, że coś tu jest nie halo, że właściwie ktoś, kto tak robi, na pewno ma tam jakieś inne swoje powody ku temu, no najczęściej chodzi o jakieś korzyści, albo żeby nas czegoś pozbawić. Dzieje się to w toksycznych związkach, ale dzieje się to też w szerszym kontekście. A więc dobrym tego przykładem jest cała ta gospodarka rabunkowa. Gospodarka rabunkowa polega na tym, że na przykład człowiek pozbawia siebie snu, rabuje samego siebie ze snu, co jest dla niego niezdrowe i potem on może mieć różne problemy. Nie? Ale ta gospodarka rabunkowa znajduje też odzwierciedlenie w funkcjonowaniu elit, ponieważ oni organizują życie społeczeństwa tak, aby przy różnych sposobnościach, z różnych rzeczy, pod dobrymi pretekstami, rzekomo, móc nas rabować. I to w jak największym stopniu. Gdy im się to udaje, no to wtedy my jesteśmy zmęczeni. A gdy jesteśmy zmęczeni, albo gdy mamy poczucie winy, że za mało coś zrobiliśmy, że za słabo, no to nasza wartość maleje. A gdy ona maleje, no to jesteśmy bardziej podatni robić to, co oni chcą. I wreszcie dziesiąta, ostatnia tutaj spośród omawianych przeze mnie strategii, którymi masy są manipulowane przez elity, mówi o tym, aby jak najlepiej poznać ludzi. Czyli innymi słowy, chodzi o to, aby zgłębiać wiedzę między innymi z zakresu neurobiologii, biologii, psychologii, psychologii ewolucyjnej, socjologii i dysponując tą wiedzą. No, można odpowiednio naciskać pewne przyciski w strukturze ludzkiej psychiki po to, aby ludzie robili to, co elity chcą. Ale uwaga, najlepiej byłoby, gdyby ta wiedza była wręcz zastrzeżona albo gdyby dostęp do niej był ograniczony. Nie powinno nas zatem dziwić to, że w szkołach w XXI wieku jest religia, ale nie ma psychologii. Jeśli chodzi o te rozeznanie, jak funkcjonują masy, poszczególne grupy społeczne, pewne warstwy społeczne, jak funkcjonuje to czy tamto, no to jest wiedza, którą najchętniej elity zatrzymałyby dla siebie. W dobie internetu, jak wspomniałem, jest to nieco utrudnione, ale nadal te działania są podejmowane. W pierwszej kolejności chcą o pewnych rzeczach wybrani ludzie wiedzieć. No po to, żeby to wykorzystywać w swoich firmach gigantycznych, globalnych przedsięwzięciach, w polityce albo w działaniach instytucji religijnych. To wszystko znajduje tam w pierwszej kolejności zastosowania, a później przechodzi jakby do ludzi i potem na mniejszą skalę też oddziałuje. I to, drodzy państwo, na dzisiaj byłoby tyle, bo trochę się nagadałem, już mi głos wysiada. No ale to temat nie jest zamknięty. Jeżeli Was te zagadnienia intrygują, no to ja jeszcze pewnie mogę trochę poopowiadać o tym, w jaki sposób no, ktoś, kto jest wyżej postawiony, manipuluje grupą czy masami. No, ale na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcony czas. No i jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z moimi książkami, na stronie ocalciebie.pl można je nabyć także w wersjach PDF. No, a jeśli chodzi o psychologów, także online, przez Skype, to można w mojej klinice się z takim specjalistą, włącznie ze mną, umówić na stronie siebie.pl. Mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop.